Bartosz, nie chowaj się, pokaż chłopcze, jak ty wyglądasz, pokaż tym wszystkim ludziom. Tomce, nastała magia. Faflot, widziałeś, że zlatują się małe świnki do koryta? Dobra, jak ty lotasz, kundujesz. Kręci dupko ty. Ale pani Tomara trzy wyciąga. Już tutaj całuję rączki i wypuszczam. Całego masz lochala w piochu. Gdzieś ty piesku, ty nornica jedna kudłata. Była słaboca. Tymczasem po prostu świnie nurkują w tej sałatce warzywnej z majonezem. Myślicie, że to są sutki? Matka ma podobne, nie? Też prawie takie wielkie jak te łapska moje. Ale jesteś tuściutka, a jaka cieplutka. Zobacz, jakie masz usteczka już na różowo pomalowane. Jak panna na wydaniu. Adaś, fajną masz, powiem ci, kuzynkę. Będziecie razem latać. Jaruś, ale masz ten pysk. Co ty robisz, chłopie kochany? Dzień dobry. A czyżby tutaj kot wegetarianin? Ziemniaki zajada? Mimi, my jeszcze powiedz, że ty groszek jesz. Nie, pyrkę preferuję, dobra. A może jeszcze marchewkę, jakbyś chciała? Pietruszkę gotowaną, selera? I no, wybieraj. I mamy jeszcze dużo obierek od jabłek. To chyba nie jest od jabłek, co? To jest od marchewki. Tutaj też od marchewki, od pietruszki. Co to jest? Sałata? Ale będą miały kozy wyżerkę, bo to dzisiaj zostawimy dla nich. I króliczkom też coś damy. A i kuskom jeszcze chlebka suszonego się skapnie. Tutaj, słuchajcie, jeszcze mam wiadro dla świnek. Józek, a ty żeś dzisiaj na noc do domu nie wrócił? Żeś lotał, kurde, z krukami po niebie, co? Za chwilę będę, słuchajcie, to wiaderko ulokowywał tutaj już w tym wymytym korycie. I co jeszcze? No i zrobimy ogólny obchód, słuchajcie, pójdziemy do tyłu zobaczyć małe świnki, małe kuski, świniaki wypuścimy, pokażemy, jak one wyżerają. Aha, i jeszcze te nasze bobiśki dwa musimy, słuchajcie, nakarmić, one już czekają, kojec mają wyczyszczony, bo tu codziennie rano jest nabombane od poprzedniego dnia, od waszego pobytu tutaj. Co gospodarz się kręci na gospodarstwie, to wy jesteście tutaj i bombiecie, nie? No, dobra, bobula. Słuchaj, tu mam już przygotowane, patrz, faflot, jeszcze jakieś resztki tu by wąchał. No ty, faflot, ćwiczysz, powiedz mi. Tutaj są miseczki dla buldoszków i będziemy za chwilę im smaczne papu dawać. Całego masz lochala w piochu, gdzieś ty piesku, ty nornica jedna kudłata, była znowu, co? Lotosz jak taki pies bagienny. Dobra, no kotka trzeba obwąchać i tyle. Moi drodzy, słuchajcie, idę po puszkę dla piesków. Dzisiaj dostaną mokre, bo one dostają różne, słuchajcie, raz mokre, raz suche, raz pomieszane. Co im tam się nawinie, to dostają. Faflot, słuchajcie, porwał kromala. I będziesz go teraz co, memlą gdzieś tam, nie? Pokaż, no, pokaż, że masz w pyszku, no, pokaż. Dumny z siebie jesteś, nie? To jest twoja zdobycz. Dobra, moi drodzy. Kotki, pieski, wszyscy czekają, bo puszkę widzą. Ej, nie śmiejcie się ze mnie, moi drodzy, ale ja teraz będę to wyciągał z tej puszki. Zawiasem, bo zapomniałem łyżki z domu. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, mamy tutaj jakąś karmę. Nie, że jakąś. Kto widzi, ten widzi. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo to jest w ogóle, nie? To jest dla buldoszków, a myszka z muszką na pewno będą tutaj wyżerać. I to mi się troszeczkę nie podoba, bo wy już jesteście po śniadanku. Najwyżej pójdę jeszcze po drugą puszkę. Jak chcecie, to jedzcie. Widocznie, kurde, co? Nie dojadłyście, tak jak powinnyście. Jeszcze zabrakło, dobra. Mamy jeszcze jedną taką puszkę gdzieś tutaj na oku. To ją przyniesiemy, dobra. I kotki, i pieski się zleciały. Kurde. Ja wam się w ogóle nie dziwię, bo to jest dobra karma, słuchajcie, jakościowo. Dobra, czekaj, ta, oni niech tu wyżerają, a ja idę po drugą puszkę. No, babisiu, jeszcze chwilę poczekaj, bo widzisz, że ja chcę ci tutaj zrobić wyżereczkę, a oni mi tutaj przeszkadzają, ale im też trzeba dać. No jak chcą, to co? To człowiek nie da? One to wszystko czują tymi noskami. Tą galaretkę, to mięsko. Tutaj fajnie widać kawałki mięska. Słuchajcie, nie jest to żadna reklama, ale ja używam taką karmę i wszystko jest fajnie. Dobra, myszka, proszę, no wyjadaj sobie, wyjadaj. No tak niby chcesz, a niby nie chcesz, nie? Dupkę zapchałaś tymi kulkami suchymi. Spuchło ci to, nie? W tej dupce. I teraz co? I no wąchasz.
Oczy chcą, a dupa już nie może. Dobra, jecie albo nie jecie, bo nie wiem, czy dokładać. Maciuś, skubniesz jeszcze ty coś, czy nie? Ty, że się groszku najadł i gotowanych ziemniaków, nie? Bo ty jesteś wegetarianin. Za to świnie mamy mięsożerne i kury. Kurka wodna, to jest wszystko na odwrót. Kto wie, czy jeszcze króliki by nie jadły czasami mięsa. Świnie już się wściekły, też czują te puszki. Ja pierdziele, powiem wam, że jakbym był głodny, to sam bym chyba tutaj nura dał do tej puchy. Dobra, wszystko wyduwię. Nie będę zostawiał tutaj jednej piątej, bo to nie ma sensu. O, myszka Maciusia przyatakowała. Dobra, czekajcie, odkładam to. Aha, jeszcze ta zawleczka. No, mycha, i ostateczne rozstrzygnięcie, czy ty będziesz tutaj coś wyżerać. Weź sobie tego kęsa, wyjmij najlepiej z tej miski. Ja to biorę dla bobiśków. Schubiesz to jak taki gołąbek. Zobacz, ale ten ryjeczek masz piękny, wiesz? Taki szczuraczek trochę jesteś, jamniczek, ale jesteś piękny. Dobra, czekajcie, idę do bobisiów, trochę tu trzeba przełożyć, żeby było sprawiedliwie, porówno. No, bobula, chrapula, wchodzimy, tylko wpuść mnie, żeby nie było tak, że ty uciekniesz. Oj, w klatce zostanę. I tutaj, proszę bardzo, czekaj, tak. Tak, o, proszę się kumulować, grzecznie zajadać, nie być zazdrosnym jeden o drugiego, no ale powiedzcie to furii. Ona nie bez parady, nie bez przyczyny ma tak na imię, bo to jest po prostu furia. Jej jest wszędzie pełno. Później może cię wypuścimy chwilę tam do tyłu. Będzie zaś latać z prosiaczkami, nie? Tylko ja to będę musiał obserwować, bo jak już świnki zaczną małe piszczeć, to po pierwsze ich matki wejdą w szał i będą cię chciały zeźreć razem z, kłakiem. A po drugie, no to ja bym chciał tego uniknąć i będę cię musiał wtedy zabrać, żeby ci się nic nie stało, wiesz? Bo Wisia też szarżuje. Muszę wam jakieś inne miski tutaj kupić. Takie nieślizgające się, nie? Dobra, zobacz, bobule. Zadowolony jest na pewno ten piesek. Dobra, na czas swojego pobytu tutaj będziecie. Później idziecie do Stasia. Stasiu gra na Xboxie. Nie chciał tutaj przyjść, piernik jeden. Wczoraj latał ze mną w schronisku i się naoglądał. Na pewno też ma swoje przemyślenia. Kurde, naoglądał się tych biednych piesków. I dzisiaj już chyba tam on nie chce ze mną jechać. Chociaż zobaczymy, jeszcze go może nakłonimy. Tutaj go później może weźmiemy. On jeszcze ani świnek małych nie widział, ani kózek. Trzeba tego chłopca oderwać, a nie, że on będzie tylko w gry grał. Dobra, psiaki, macie jedzonko załatwione. Będziecie teraz dolizywać te miski. Jestem ciekaw, gdzie z nimi pojedziecie. Czy pod budę, czy w ogóle z końca całkiem wyjadą. Tutaj macie wodę, gra muzyka. Na czas mojej tutaj roboty jesteście zaopatrzone. Dobra, bobula, wiem, że chciałbyś polatać, ale słuchaj, błociska tutaj jest tyle. Także raczej chyba sobie dzisiaj odpuścimy. Chyba że do przodu was depuszczę i z myszką i z muszką będziecie tam z przodu latać, gdzie nie ma błociska. Mała mimisia, ją w ogóle, nie wiem kto, ale ktoś ją ugryzł w ucho. Pokaż na to uszko. I taki płatek od ucha jej odstaje, widzicie? No, ja nie chcę jej tego odcinać. Ona chyba będzie taka chodzić, takie znamie będzie mieć. Kawałek skórki wisi na włosku. Nie, że wisi, no taki jest dosyć, że on będzie dokrwiony. I taki po prostu będziesz miała kolczyk naturalny. Dobra, moi drodzy, ja się biorę za robotę, a mianowicie w magiczny sposób, słuchajcie, to wiadro pełne smaczków ląduje w tym korycie. Let's go! Dobrze, nastała magia. Faflot, widziałeś, że zlatują się małe świnki do koryta? Zobacz, jak ty lotosz, kundujesz. Kręci dupko ty, cały w błocie. Pies nornica, pies bagienny. Dobry mój drogi, patrzcie, co my tu mamy. Ziemniaczki gotowane z masełkiem, widać to od razu. I z koperkiem, lekko tak oproszony kopereczek. Całe buraki gotowane. Ja pozabieram trochę tych ziemniaczków i buraczków dla naszej Zośki, co ma małą córeczkę. Ona na pewno z chęcią zje. Małe świnki na dystans są lekko do tego człowieka, słuchajcie, z racji na to, że ich matka, a jednego osobnika ciocia, gdzieś jest jeszcze piąta świnka. Kurde, bo tak, Marcelinka ma tą szynkę, boczka i chyba noska, tą tutaj świniałkę, a ten bekon i ogonek, który gdzieś lata, nie wiadomo gdzie, to jest, to są dzieci od Lucynki. A Ewelinka miała tylko tego małego knurka, co był w domu i niestety nie przeżył, jakiś się mały urodził. I co ta myszka robi, patrzcie, ona z gumy jest. Ona normalnie, ja pierdzielę, taka się zrobiła gumowa. Na przyczajce tutaj przy korytku stoi i ciało całe balansuje. Jest przygotowane na nie wiadomo jaki wyskok, nie? Jaką reakcję.
co się tu stanie, nie wiadomo. Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, no chciałem te małe świniurki nagrać troszeczkę, jak one zajadają, jak one mlaskają. One są już samodzielne, słuchajcie, ja nie będę tych świnek zostawiał, bo tu nie chodzi o to, ażeby zostać baronem wieprzowiny tutaj na całą okolicę. Oczywiście w żywej postaci, bo u nas nie ma produkcji mięsnej. I do czego ja zmierzam? Aha, no że one są na sprzedaż, słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby taką świnkę, ona już jest samodzielna, sama je, sama pije. Cyca, to chyba one nawet nie ciągną. Józek! Kurde, zastanawiam się, gdzie ty śpisz? Chyba tam u knurka Jurka na patyku gdzieś. Kurde, bo tam się lampka świeci, nie? I tam ci ciepło w dupsko jest. Gdzie jest piąta świnka? Nie wiem, idę się upewnić, moi drodzy, czy jest tutaj z rodzicami, bo to jest wszystko możliwe. Ja tutaj te staruchy zagnałem, ale nie widać. Ej, tam łazi, widzicie? Czarną kropkę. Tam łazi i coś zajada. Cwaniaczek jeden, indywidualista. Dobra, ale czekajcie, świniury. Zanim was wypuszczę, ja chciałem troszeczkę zabrać tego jedzonka dla tej Zośki naszej, a nie mam jego gdzie wsadzić, to zrobimy tak, że ten chlebek suszony damy tutaj na marchewkę. Tu jeszcze są jakieś w ogóle obierki od ziemniaka. Kozy też to mogą jeść, a wręcz lubią to. Damy to tutaj, bo tam już jest skórka wystarczająco na górkę. Chlebek do chlebka. Dobra, moi drodzy, i do tej michy damy troszeczkę tych gotowanych ziemniaków i gotowanych buraków. A niechaj ta nasza Zośka jest doceniona, że super poszedł jej poród. To był jej pierwszy poród. Też będzie trzeba, słuchajcie, dać Matyldzie, nie Matyldzie, bo już się mylę, Malwince naszej, ona też już jest na porodówce tam zatkana. I słuchajcie, czekamy na dzieciaczki, bo tak mi się wydaje, że będzie ich więcej jak jeden od naszej Malwinki. Dobra, czekaj, jeszcze tu pyrką ozdobimy na górę, za dużo, żeby nie powybierać z tego koryta. I za chwilę będziemy wypuszczać świniury. A to w sumie chodźcie, je od razu wypuścimy, to zostawimy tutaj, będzie czekać na swoją kolej. Patrzcie, ile tu jest sałatki warzywnej jeszcze. Ja pierdziele! Oni chyba tam w tej stołówce jakieś święta robili i zostało. Tu robili barszcz, tam jakieś pyry, coś. I sałatki narobili z groszkiem, z marchewką. Dobra, moi drodzy, pozdrawiam wszystkich patronów z Patronite'a. Jeżeli ktoś chciałby swoją tabliczkę tutaj zobaczyć, wchodźcie na serwis patronite.pl, wpisujcie Negatywka TV albo wejdźcie w link w opisie tego vloga, tam macie wszystko napisane. I każdy wspierający otrzyma taką tabliczkę. To jest tablica dla VIP-ów, którzy wspierają nas. Ja tu trzaskam, brudzę tymi burakami. Którzy wspierają nas co miesiąc stałą kwotą. Może to być kwota 10 zł, a maksymalnie może być 50. Macie tam chyba z 8 różnych kwot do wybrania. 8 różnych progów. Tymczasem, ale pani Tomara ciczkę tu wyciąga. Już tutaj całuję rączki i wypuszczam. Proszę bardzo, 4 świnki. Knurek Jurek jeszcze tam gdzieś jest. Słuchajcie, jemu sypniemy na talerzyk z tego wiaderka, tego ziemniaczka, groszku. Tymczasem, a widzicie, jaka cisza nastała? Ja cię sunę. Tymczasem po prostu świnie nurkują w tej sałatce warzywnej z majonezem. Zobacz, jak im to smakuje, myszka. Co ty na to, nie? Ty tak wychowała się z tymi świnkami, z tymi kuskami. Super, nie? Ja mi się wydaje, że myszce i faflotowi, gdyby te pieski gdzieś miały indziej trafić, uciec albo porwane zostać, im by było smutno gdzieś, nie wiem, nawet w domu, na kanapie. To nie są takie pieski. No i weźmiemy niekiedy sobie myszkę, faflota do chaty też, ale te pieski w domu, one się nie mogą odnaleźć. Chociaż myszka to jeszcze na kanapę wskoczy i posiedzi, ale faflot, nie jest cały w szoku, co to tam jest? Tu jest jego rzeczywistość podwórkowa, swoją budę ma, swoją zgraję przyjaciół i kotkowi dupkę powącha i świnkę pocałuje w nosek. No, taki to jest piesek. Patrzcie, Marcelinka, mleczka ci trochę jeszcze zostało. Może cię pocyskają jeszcze te małe prosiaczki, co? A jak wypuścimy Knurka Jurka z tą bandą 10 dzieci, to może i one by cię jeszcze docyckały, bo świnki takie są, że one będą kilka matek cyckać. To jest nasz mały boczek. Patrzcie, jak on szarżuje. Całego noska ma od buraczków. I też przekłada tą sałatką warzywną. Ale tu pachnie, matko jedyno. Trochę świnką, a trochę jedzonkiem, warzywkami i tak dalej. Faflocie, zobacz, latasz po największym błocie. Co cię tu interesuje? Zostaw, bo to jest dla kuski. Maciuś, pilnujesz tej maczety do cięcia buraków? To ino pilnuj, bo będziemy później chyba jakiegoś buraczka tutaj ciachać jeszcze. I czaśniemy go tam do tyłu na podwórko,
Dla kaczek, dla gęsi, dla kuraków, dla indyków, one to wszystko będą wydziobywać. Moi drodzy, zróbmy timelapse'a, zróbmy sobie mały taki klimacik, puśćmy muzyczkę i zobaczmy, w jakim tempie rozpracują to całe koryto pełne pyszności te oto świnki, a i pieski im pomagają. Let's go! To myślałem, że trochę dłużej będziecie wyżerać, a wy żeście nie dość, że wszystkiego nie wyjadły, to jeszcze jakoś żeście tak szybko te brzuchy zapełniły. Gucio jeszcze coś tu szarżuje, a ty mnie nie dotykaj tym różowym nosem na tą białą bluzę. Zobacz, coś zrobiła. Ja pierniczę, dobra. Faflot, zobacz ile buraków zostało, ale się ptasiory będą cieszyć, bo zaraz je wypuszczam. Ale moi drodzy, zanim je wypuszczę, to tą wyżerkę trzeba ulokować. Tutaj na tacy, to będzie dla knurka Jurka. To jest nasza loszka, ona tylko ma tak na imię. Ona ma 10 młodych świnek tam u Jarusia w stajence. Także to będzie jedna tacka dla niej. Na drugiej ulokujemy dla karzełków łapciatych, które tutaj już czekają, patrzą siatkę zeźreć, nie mogą się doczekać. Tu mamy jeszcze te wszystkie inne specyfiki. Moi drodzy, nabieram, daję nura. Patrzcie, jakie pyszności. Człek by chyba sam to zjadł. Jakieś wąsy tu się wyłoniły, jeszcze makarony od spaghetti, sosik z mięskiem mielonym. Dobra, słuchajcie, tym karzełkom obciadym za dużo nie daję takiego luźnego towaru, bo później one mają taką kupę nie do końca sztywną, jakby to miała być. Jest bałagan w kurniku. Większość tutaj trzeba zapodać przężyta. Dobra. Powiedzmy, że dwie takie chochle. Dobra, najedzą się przężytkiem, a później będą poprawiać. A dajmy im tutaj na środek takiego buraczka dla ozdoby. Dobra, moi drodzy, robimy to od razu, idziemy do nich, żeby mieć ich z głowy. Proszę bardzo. O, jeden uciekł. Aje, jeszcze będziesz tu pukał tym dziobem, żeby wejść z powrotem. Gołąbek podleciał. Kurde, będziemy robić gołębnik, słuchajcie, również na przyszły sezon od wiosny, słuchajcie, jak puszczą te wszystkie roztopy, te wszystkie błociska, będziemy żwawo iść z robotą. A może jeszcze wcześniej nam się uda, będziemy gołąbki dawać osobno, bo tutaj są pewne komplikacje. Dobra, trzeba im wyślumpać tej wody, a żeby była czysta. To brudne zabieram z wczoraj i proszę się tutaj rządzić, że tak powiem. Mały, chodzisz z powrotem? Dalej, tu jest twój dom i ty dobrze o tym wiesz. Malwinka, poczekaj, do ciebie też przyjdziemy, zobacz, ona też chce, nie może się doczekać. A tutaj jakoś tak się dziwnie zrobiło, żółto, a słuchajcie, no wypaliła się chyba czerwień z tej żarówki. Coś tu się odwaliło, naprawdę, nie wiem. Czekaj, od razu tą starą tackę weźmiemy, patrzcie tych zakochanych, Jaruś i Gosia. Weźcie, no tam Jaruś, możesz ich pozmywać, jak ci się nudzi. A ja bym chciał pokazać te nasze małe prosiaczki. Tylko czekaj. Jak to zrobić? Tu trzeba tą matkę trochę przesunąć z tym talerzem, ona niech zajada. A patrzcie te maluchy, jakie one są ciekawskie. I troszeczkę tego człeka. Te paluchy już wąchają, myślą chyba, że to są parówki. I próbują je pojrzeć. Patrz, no bierze do buzi tego palca i kombinuje. Tutaj proszę z matką wyjadać, a nie człowiekiem zainteresowane jesteście. No, już prawie wasz poród odbierał. A teraz was mam gilać, tak? Po tych noskach. To wam się podoba najbardziej, co? Dawać. Albo myślicie, że to są cycki. Źle powiedziałem, że parówki. Co ta świnia parówki na oczy nie widziała jeszcze przecież. Myślicie, że to są sutki. Matka ma podobne, nie? Też prawie takie wielkie jak te łapska moje. Ale no, mleczko niestety nie poleci tutaj. Tamta czwórka dobrze kombinuje. Tam jest mleczko. Zobacz, Gocha, gdzie łeb wsadziła. Ludzie kochani! Jurek, ino wyżeraj. Patrz, a może te małe by jadły tego jabłka troszeczkę. Co tu jest o tym jabłku? Ziemniaczek, gruszka. No widzicie? Cycka coś tym ryjkiem. Taka świnka kombinuje. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby taką świnkę nabyć, odzywajcie się w opisie tego vloga, macie różne informacje. I między innymi jest tam do mnie kontakt, także możecie się skontaktować i
przyjechać po taką świnkę. Bo kto to widział, żeby tu tyle świnek biegało? Dobra, jeszcze kózek ile mamy. Ale dziewczynki się urodziły, także dziewczynki raczej z nami zostaną. No, a koziołki jak się urodzą, to będą na sprzedaż. Dobra, mamusia wyżera, a tu mnie jakaś świnka podgryzuje. Czekaj, ona może by chciała na apa. Pokaż nam się, świnko. Chcesz na rączki do człowieka? A no, jesteś tuściutka, a jaka cieplutka. O kurka wodna, Waleronie świński. Już w panikach padłeś, nie? Znikła ziemia pod nogami i nie wie taka świnka, co się dzieje. Dobra. Ej, masz no gryza tego jabłka. Jak już jesteś takim zazdrośnikiem. Patrz, wzięła całe. No, patrz, pół zażarła jednym gryzem. Oj, gocha, świgosz, rzucasz, patrz, już pół jabłka nie ma. Zobacz tego konia, co on robi. Jasny gwint, Jaruś, to jest twoja kobita? Czekaj, Jureczku, ja wychodzę, tacę dam tutaj tobie. Ładnie wyjadaj. Później przyjdziemy chyba jeszcze pokazać, jak ty się legniesz po tym żarciu, jak będziesz karmił te małe prosiaczki. Idziemy teraz tam. Czekaj, gdzie my idziemy? Do Zosi i do jej córeczki. No czekaj, weźmiemy tą miskę. A Gucio jeszcze dożera. Ten pasibrzuch jeden. A słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby taki kubek na nowy rok, żeby w nowym roku pić sobie w nim cokolwiek tam lubi pić, słuchajcie, możecie wesprzeć nas w opisie tego vloga. Są różne możliwości wsparcia. Moi drodzy, nie przeciągam tej gadki. Wiecie, o co chodzi. Idziemy do naszej Zośki. Ale ona będzie zajadać. Jeszcze może damy w międzyczasie tej łani naszej białej Malwince, bo ona poszkodowana, nawąchała się, kurde. Patrzcie, jakie muszę teraz furtkę otwierać. Nawąchała się od knurka Jurka. Adaś, zostajesz tu. I patrz, prysnął mi. O, to ci jest zaraza. Czekaj, tu zamykam. O, dobra, on tam niech wyjada, widzicie? Patrz, wskakuje na stół. Co on tam robi? Pyrka tam została gotowana, już do pyszka wziął i teraz zeskoczy i buraki będzie zajadał z prosiaczkami. Ja pierniczę, on chyba myśli, że jest świnką. Dobra, czekaj. Idę tutaj. I temu koniowi białemu trzeba dać, tylko jak mu to dać, żeby on na mnie wyczasnął tej misy całej. Ja pierdzielę. Ej, dobra, tu chwilę do Jurka dałem. Jurek najwyżej powyżera trochę. Dobra, chodź Malwinka, chodź tu do światła. Masz, buraczka. Zajadaj. Pokaż no, co ty robisz tym pyszkiem. Urodzisz ty dzisiaj czy kiedy? W tym roku na pewno. Czekaj, bo już zazdrośnica przyszła. Masz tu, zaraz ci go rzucę tam w te sianko. Z sianka chyba cię nic nie stanie, jak będziesz miała jeść, nie? Czy trzeba ci wszystko w ręce trzymać? Ale słodziutki buraczek, mięciutki, ugotowany. Zobacz, jakie masz usteczka już na różowo pomalowane. Jak panna na wydaniu. A ty, że się zasiana. A chyba ojcem jest Jaruś. Dobra, czekajcie, ja jej jeszcze wrzucę. Przecież tutaj jakąś pyrkę. No czekaj, o, jeszcze drugiego buraczka. Masz jeszcze jedną pyrkę. Dobra! Adaś, pokaż, pokaż no, pokaż, nie chowaj się, pokaż chłopcze, jak ty wyglądasz, pokaż tym wszystkim ludziom, o co ci chodzi. Wyglądasz, jakbyś z rzeźni uciekł, albo, nie wiem, byś na jakimś marszu równości szedł, na różowo pomalowany. Rób co chcesz, jesteś wolny i słuchaj, ja cię toleruję, nie? Ale żebyś się nie zwariował. Dobra, zabieram tą drugą kamerkę, idziemy, słuchajcie, do Zosi. Pawlo już patrzy, trzęsie się, chciałby tu wejść. Powąchać tą małą kózkę. Czekajcie, otworzymy tędy. Otworzymy tędy. Tutaj trzeba tego patyka zapodać, tak prowizorycznie chociaż. Dobra. Aha, i no i tą Michę z tymi smaczkami. Zośka, chodź, może byś wyszła do nas tutaj, co? A ta dziewczynka może wyjdzie za tobą. Zobacz, jakie masz buraczki, piękne ziemniaczki gotowane. A córunia tutaj. Oj, ruszyłem się za szybko i matka już alarmuje. To znaczy alarmuje, już doskakiwała do córeczki, żeby ją obronić. To jest super znak, że jest silny instynkt macierzyński u tej naszej Zosi. Chodź, ciekawska kuzeczko, chodź do nas, zobacz, jak ten świat wygląda, jakiego mamy faflota. Inne ciotki, klotki, kozy rogate tutaj łażą. Patrz, wuja Jaruś twój przyszedł. Zobacz, jak patrzy na ciebie, czy bardziej chyba Zosi pod ogonek. Cię kręcę, ten wuja twój to jest niemożliwe, powiem ci. No chodź, chodź, chodź maleńka, ja widzę, że ty chcesz wyjść, ale trochę próg jest wysoki, nie? Kombinuję. No ale to jest kózka, ona sobie poradzi. Dajcie jej tylko chwilę. No, ale zobacz, jaka jest piękna. A jaka podobna do mamusi, kurde.
A ojciec by przyszedł tutaj czy nie? Czekajcie, pokażę wam ojca, co po niektórzy może nie wiecie. Ten Franek to jest ojciec. Chodź no tutaj zobaczyć tą córę twoją. Haflo, ty zawsze musisz tą kichawę gdzieś wetkać, nie? Patrz, kozi zlot, wszyscy przyszli w odwiedziny do szpitalika na porodówkę koziom. Ojciec, wiesz, że to twoje w ogóle? Chodź no tu luknij. Zobacz, jakie zrobiłeś maleńkie. Wyszła ta nasza mała. Ja cię sunę. Niektórzy pisali właśnie, że Zuzia, albo kropeczka, albo kropka. Jaruś, ale masz ten pysk. Co ty robisz, chłopie kochany? Przyszedłeś, bo buraków czujesz. Patrz, jaka różowa już ta nasza Zośka. Pomyślimy, słuchajcie. Zrobimy ankietę na Facebooku. Wchodźcie wszyscy na grupę Negatywka TV i tam zrobimy ankietę i będziemy wybierać imię. Zośka, chodź, ja nie będę tak napierał na ciebie. Jak będziesz chciała, to sobie sama wyjdziesz, jak się będziesz czuć bezpiecznie. Żeście się teraz chowały. Ja jeszcze przyniosę za chwilę sianka. Woda tam jest świeża, we wiaderku nalana. Także co? No chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie. Matka i córka. Takie podobne jak bliźniaczki. Tutaj przez to okienko ci będę dawał, dobra? Tego gotowanego ziemniaczka. A czemu go wyplułaś? Uważaj, bo zaraz będzie od piochu brudny. Dobra, jedz ładnie, jedz. Nic się nie stało. Mała kuska jakieś dźwięki tam wydaje. Mleczka chyba chce dostać. Masz tutaj tego buraczka, chodź. Jak nie chcesz wyjść, to tu będziesz jeść. Goście przyszli i presję czujesz. Wszyscy się patrzą, nie? Co się stało? No ty jesteś ledwo co po porodzie. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja tą miskę tutaj zostawię. Zamykam to okienko, żeby ta kuska tam miała ciepło. Bo ma co zbędne przeciągi, moi drodzy. I wychodzimy stąd. Idziemy do dalszej bandy karmić. Jaruś, może teraz bymy ciebie nakarmili. Chodź, zwiozę ci trochę siana. Dobra, kozia banda, niech tutaj zajada. Słuchajcie, świnki już wypuszczone. Czekajcie, pokażę wam je. Tutaj, pod tymi drzewami, buszują trzy lochy. Nie, dwie lochy, dwie matki i ojciec i dzieciaki. Dobra. Czekajcie, biegnę tutaj i zrobimy tak. Patrzcie, jak ta malutka tam kica wyszła znowu. Oj, to będzie co z dnia na dzień coraz lepiej. Słuchajcie, będzie ta kuska odkrywać świat. Przyniosłem ci taką kulkę z siana. Zośka, wiesz, dam ci ją do środka. Chcesz to wejść? Malutka pójdzie na pewno za tobą. Czy gdzie ona pójdzie? Zobacz, jak ona kica. Ja cię kręcę. Fajnie, że ona jest taka żywa. Chodź, maleńka. Pokaż na się tu. Ale jesteś piękna, najmniejsza kuska na świecie. Takie jesteś rasy, wiesz? A dasz się trochę tak złapać na rączki? Zobacz, no wszystko nowe. Jest nowy zapach. Ja cały burakami pachnę. To chyba przyjemny zapaszek, co? Pokaż się. Łejer, patrzcie ją. Ale kochany potworek. Nie, że potworek, stworek fajny. Ja cię sunę, zobacz jakie ma usteczka, jakie oczka, uszka jak zajączek. Matko jedyna, ja cię biorę do domu, co? Zobacz jakie to jest kochane stworzenie. Powiedziałem potworek na ciebie. Nie, nie, ja tak nie myślę, wiesz? Ale jesteś cieplutka, mięciutka. Piękne stworzonko, piękne. Leć do mamusi i zrobimy teraz tak. Ja idę do twojego kuzynostwa, bo ty masz dwie kuzynki, nawet o tym nie wiesz, dziewczynko. Wezmę dla mamy tych twoich kuzynek chociaż takiego jednego buraczka, wiesz? Zobacz pieski, jak reagują na kuskę. Faflot już szczęko jak rekin tymi zębami. Muszka, nie wolno, bo to jest muszka i myszka. Faflot to kiedyś był na imię mysz, muszka. Zobacz, już szczęka. Widzieliście, jaki to jest pierun? Później, że gospodarz go niekiedy przegno, a nawet własna rodzona siostra. Nie wolno, Faflot, nie wolno. Co to jest?
Co to jest? Zobacz, jak tam siedzi. No, poszkodowany piesek. No, Kuska nawet wyzywa na niego. A ty zrób pieskowi i tyle. Dobra, patrz jak kita zajączek nasz kochany. Ja cię nie mogę. Coś pięknego. O, dupkę powąchał. Zapoznaj się, a nie od razu szczękasz. Później jak ta koza podrośnie, jak cię weźmie na rogi, nie jedna już cię tutaj brała. A później wielce zdziwiony jesteś. Idziemy, słuchajcie, do kozy Matyldy. Tylko trzeba tu, tą łopatą zastawić prowizorycznie chociaż to otwieranko. Dobra, idziemy. Ci tu kichają, wyżerają. Dobra, a tutaj jest, słuchajcie, koza Matylda i dwie jej córeczki. No siemano, kozia rodzino. A, może to za głośno powiedziałem. Siema Gabrysia. Siema Kaśka. Tam jest Kasia. Kasia i Gabrysia. Masz no matka, patrz jeszcze kocica nasza Mimi przyleciała. Matka, masz buraka, ty ani jeszcze nie wyczułaś go. Oczy masz zarośnięte sianem. Masz buraczka, masz. Zobacz, w szoku jesteś, nie? Tylko, oła, słuchaj, tymi rogami mi oczu nie wyczaśni, bo ja dwa potrzebuję. Z jednym też idzie żyć, nawet bez idzie żyć, ale co to za życie? Kurde, no jak się człowiek niewidomy urodzi, to jeszcze, ale jak już widział ten świat i później miałby przestać, nie? Wiosną, te kwiaty na łące, te ptaszki śpiewające, przestać widzieć, to by było smutno. Jedz no tego buraka, a ja stąd idę. Dzieci twoje pokaż, patrz Mimi. Cała w szoku jest też, jak widzi taką kozę. Kto to widział taką kozę z takimi rogami? To już to antylopa, ojciec twój z sawanny pochodzi, tak? Dobra, patrz, Gabryśka cycka ciągnie. Ale super. Patrz, jaka ręka ludzka. Czerwona cała od buraka. W szoku są te małe kuski. Chodź no Kaśka, chodź no. Pokaż się, jaka ty jesteś piękna. Tu do światła trochę. Gdzie jesteś? O, tu. Widzimy się. Dobra. Patrzcie, jaką ma buźkę. Matkę woła, ryczy to maleństwo. Daj buziaka. Piękna jesteś, piękna. Troszeczkę jeszcze podrośniecie z Gabrysią i będziecie latać tu swobodnie. Zresztą koziego wariatkowa. Chodź, Gabryśka, teraz ty. Ue. No chodź, no chodź. Troszeczkę się pokażesz. Pokaż, jaką masz buziunię. Dawaj pyska. Ja bym ciebie całował normalnie. Pachniesz kuską. Pięknie. Dobra, leć do mamusi, bo ten faflot znowu się tu czai. Zobacz, on wszystkich chce wywąchać. I kurde. No, wszystko musi widzieć, wszędzie być. Dobra, Miszka, mało wiela. Wszyscy są na karmieninie. Tylko trzeba jeszcze pierzastych wypuścić. Chodźcie, zobaczymy, jak oni sobie poradzą z tymi burakami. A i trzeba im jeszcze podsypać ziarna. Babka Grażynka idzie z nami. Staruszka. No to chodź, kurde, jak nikt nie widzi, to cię wpuszczę. Patrz, ona poszła dalej. Oj. Po prostu zmarnowana okazja. Zmarnowała okazję ta koza. Trudno, dobra. Dobra, słuchajcie, wypuściłem te kuraki, ale wy ich jeszcze nie widzicie, bo oni są zamknięci tam za drzwiami. Słuchajcie, w międzyczasie tutaj im przygotowałem takie korytko. Mają tutaj też tego towaru jeszcze po świnkach. Te niedojedzone buraczki przedziobią. Przężytka trochę, jakieś makarony. Cudawianki, warzywka. Słuchajcie, wypuszczamy ich. Myszka i muszka jeszcze gdzieś tutaj wleciały. Dobra, ferajna, come on, ça va? Opuszczać to podwórko i zapraszamy tutaj, a później jeszcze do kus polecicie i tam dopiero będziecie szarżować. Buraków wam świgniemy, pastewnych, będziecie wszystko przedziobywać. Gąska Gosia biegnie ze swoją koleżanką, a gdzie jest gąsiar Dostojewski? Tam coś trąbi! Faflot go tutaj przyprowadza, oprowadza. Chodź tu tutaj koleżko, ten od razu biegnie tam. Co za gość! Dobra, moi drodzy, tak to wszystko się prezentuje. Mimo tego błota, jakoś tutaj w miarę można się jeszcze najeść. Nie jest aż tak źle. Dobra, tam jest troszeczkę suszej, suchej. Suszej? Suszej chyba, nie? Dobra, Mieszka. Zobacz, kaczor Zenek co robi? Pokonuje te makarony. Ja pierdzielę. On lubi spaghetti, no. Indyki też jak sobie elegancko radzą. Ignacy wśród tych rudych kur. Niezła ruda kumulacja tutaj się wydarzyła. I nie, tu jest Ignacy, tu jest Ignacy. Łe kurde, twoja kobita taka podobna do ciebie jest. Idź śledzi stąd. Moi drodzy, nie ma co tutaj przeciągać, wydziwiać i kurą między nogami z kamerą latać. Zróbmy szybkiego timelapsa, puśćmy muzyczkę. Zobaczmy, w jakim tempie oni się rozprawią z tym korytem. A za chwilę idziemy jeszcze do koźlaków, bo zapomniałem o tych smaczkach. Oni dopiero będą na tym szarżować. Obierki od marchewki, od ziemniaczka, sałaty trochę, chlebka. Cuda, nie widzę po prostu. Dobra, let's go.
Szanowni Państwo, poszczególne jednostki jeszcze tam wyżerają ptasio dziobatę, to znaczy pierzasto dziobatę, chciałem powiedzieć, a reszta już tutaj loto. Dobra, ale my bierzemy się, moi drodzy, za wyżerkę dla koźlaków. Patrzcie, co my tutaj dla nich mamy. Takie wiadro wspaniałości. Czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś miska brudna od królika. Łe, faflot, czekaj no. Zobacz, kurde, co tu się dzieje. Jasno, wind, ale fajnie kolorowo. Mięsa nawet trochę, Adaś, będziesz mięso jadł, ciebie stać na takie sztuczki. Bo ty jesteś mięsożerny koziołek. Patrz, kura porwała, dobra. Ja cię sunę, ale fajnie, kolorowo. Takie, wiecie, błędy od ziemniaków powycinane. Ale koza to przerobi. To jest jak złoto dla kozy. Dobra, i od marchewki, i od pietruszki, i ogórek, i pomidorek. Sałaty, chlebka trochę, proszę się tu kumulować. Świnki też się swoje kichawy wtykają w nie swoje sprawy. Proszę bardzo, no. Patrzcie, jak mała Zośka sobie radzi. Kury nawet tam powskakiwały. No dobra, powiedzmy, że nic się aż takiego nie stało, że tu kury są. No i dobra, śpiewa nam ta mała kozica. Koziczka. Dobra, lata, skaka. Elegancko, Ewelina, całego masz nosa. Ryjesz gdzieś, kurde, szukasz trufli? Dobra, zobacz. Faflot oczywiście musi Marysi zabrać tą kromkę chleba, nie? Bo by się nie mógł, bo by nie przeżył. O, w ten sposób powiem. Dobra, moi drodzy, coś tam jeszcze było dla tych koźlaków. Ale chyba powiem wam, nie będę ich aż tak rozpieszczał. Zostawimy to, albo damy to tutaj na klatkę króliczom i będziemy to później dzielić. Króliczkom trochę też trzeba dać. O, wody mają. Czekaj, no póki te koźlaki tam wyżerają, to ja będę mógł w spokoju króliki nakarmić. Dobra. Proszę bardzo, marcheweczki. Ten królik jest fajny, on się da pogłaskać. A wy mówicie, że on młynarz, że on powinien być zabity przy urodzeniu. A jest dla mnie bardziej, słuchajcie, wyrozumiały i oswojony w stosunku co do mnie, aniżeli ten. Zaraz wam go pokażę. Ten to normalnie boksuje jak kangur. Proszę bardzo. Ja tu jestem cały spanikowany, jak mam wchodzić, wiecie? Chociaż dzisiaj robię bardzo powolne ruchy, to nie jestem przyatakowany. Ale dobra, koleżko, wyżeraj. Jutro będę wam tutaj wymieniał ściółkę, bo już kupę widać, to tak nie do końca. Dobra, jedz na razie tej marchewki. I później przyjdziemy jeszcze z sianem i tak dalej. Słuchajcie, nie wszystko naraz, powoli. Bo się rozpierdoli. Tronek, ale masz fajną córeczkę, muszę ci powiedzieć, wiesz? Dobrą robotę żeś zrobił. Jestem ciekaw, jak ją będziesz oprowadzał. Słuchaj, później jak ona dorośnie i będzie w wieku rozrodczym, to ty jako kozioł będziesz miał swoją izbę, wiesz? Tam będziesz chyba zatkany, gdzie teraz matka i córka. No i będziesz ewentualnie wpuszczony do Zośki, albo Zośka do ciebie. Żeby nie było, że ty córkę pokryjesz, słuchajcie, no. Trzeba to wszystko mieć na uwadze. Dobra, fajnie ta kozia wyżerka wygląda, powiem wam. Jestem ciekaw, czy ktoś będzie tego mięsa jadł. Chyba nie. Dzisiaj nie macie apetytu na mięso? Dobra, ziemniaki wygrywają, ale jak wy te ziemniaki wyżeracie, lepiej jak tą marchewkę. Patrzcie, ile jest kus przy marchewce, a ile przy ziemniakach. Dobra, komu tego mięsa? Czekaj, Gucio, zjesz mięska? Ty jesteś obżarty, ale za to kanibal. Patrz, powąchał. Czuję, że to świnia. Wyrzuty sumienia go chwyciły. Aha, jak nikt nie widzi, nie? To źresz, szynki, boczki. Dobra, czekaj, pieskowi damy. Gdzie są pieski? Miszka, muszka! Macie mięska? Proszę bardzo, faflot. Miszka też. Niekoniecznie z tym surowym ziemniokiem. Chociaż faflot wszystko zeźre, widzieliście go? Dobra, proszę się z tym rozprawiać i tyle. Moi drodzy, a ja widokiem na to kozie dupsko. Żegnam się z państwem, nie żebym chciał państwa urazić, ale takie są rezultaty działania tutaj wśród koziej rodziny i taka jest po prostu kozia rzeczywistość. Moi drodzy, o widzę, schowała się Zośka z córeczką, no i dobra. Adaś, fajną masz, powiem ci, kuzynkę, będziecie razem latać. Ty masz jajka na gumkę, także nic tam jej nie zrobisz, będziesz się z nią bawił i tu oprowadzał i wszystko jej pokażesz, nie? Moi drodzy, dzięki za dzisiaj taki odcinek z obchodu, pokazałem wam wszystkie zwierzaczki i trochę my wycałowali tych kuzek i to i tamto. Moi drodzy, do zobaczyska, jutro pojadę z synem do przytuliska, to znaczy jutro, dzisiaj!
Jeszcze pojedziemy tam o godzinie 15 albo o 14, w zależności jak się wyrobimy. Nagramy tam coś i jutro pokażemy wam to w odcinku. Moi drodzy, do zobaczyska. Dzięki jeszcze raz. Zostawcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Peace! Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.